Rozpoczynamy kolejne, czwarte podejście do tematu tożsamości ucznia Chrystusa. Marku, mogę Cię poprosić o modlitwę? Panie Boże, chcę Ci podziękować za to, że możemy zajmować Twoim słowem, że Ty dajesz swojego ducha, że Ty dajesz nam mądrość, wszelkie dary, prać pobłogosławić Krzysiowi te wykłady, a nam, Panie Boże, daj otwarte serca i umysły, abyśmy trafili zrozumieć i znaleźć dla tej nauki zastosowanie w naszym życiu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tożsamość ucznia Jezusa 4. Nazwałem ogólnie to, co dzisiaj będę chciał prezentować. Zgromadzenie uczniów, a w nawiasie braci świętych. Może nie są to sformułowania, które bardzo często używamy na co dzień, ale wydaje mi się, że bardziej powinniśmy tych używać, niż te, które używamy. Używamy najczęściej Kościół, tylko gdybyśmy w jakikolwiek słownik wzięli słowo Kościół, to on ma takie bogactwo znaczeń. I dla przeciętnego Polaka, tak bym powiedział, słowo Kościół niekoniecznie znaczy to, co w Nowym Testamencie znaczył Kościół. Dlatego określiłem to zgromadzenie i to zgromadzenie uczniów, bo to nie jest jakiekolwiek zgromadzenie, chociaż słowo eklezja, o nim będę też za chwilę więcej mówił, to dotyczy też takich zwykłych zgromadzeń. Jeśli ktoś, jakieś władze miasta zorganizują jakieś zgromadzenie, no to też jest eklezja, kiedy się ludzie zbiorą. Także o tym terminie trochę będzie, trochę o uczniach, trochę o braciach, trochę o świętych, no ale przede wszystkim o tym, że elementem tożsamości ucznia Chrystusa jest to, że znajduje się w tym żywym organizmie, jakim jest zgromadzenie uczniów, w żywym organizmie, ponieważ do ciała przyrównywane jest to zgromadzenie. I przede wszystkim będę chciał dzisiaj mówić o życiu człowieka, który jest uczniem Chrystusa w społeczności. Widzialnej społeczności tu i teraz. Zresztą rzecz ciekawa, to za chwilę podam, bo przeczytałem niedawno, w jakich konotacjach występuje słowo eklezja w Nowym Testamencie. I w zasadzie ani razu nie występuje w znaczeniu jakiegoś powszechnego, uniwersalnego kościoła wszechczasów, gdzie są wszyscy święci gdzieś zebrani, ci żyjący obecnie, ci, którzy żyli kiedykolwiek w historii. My czasami też używamy do tego określenia Kościół, ale no to musielibyśmy o innych terminów użyć. Oblubienica Chrystusa, ciało Chrystusa w takim szerszym sensie. Nie? Natomiast kiedy mówimy o eklezji, o zgromadzeniu, to mamy na myśli fizyczne, lokalne zebranie uczniów Chrystusa. I to no, chyba 90 parę procent zastosowań jest w tym kierunku, a te kilka procent to raczej jest tych zgromadzeń też ziemskich, zwyczajnych, ludzkich, ale no, takich niekoniecznie chrześcijańskich. Ale to gwoli wstępu, ale mówię, czasami mamy w umyśle pewne schematy myślenia nad pewnymi terminami i czasami trzeba się z tego wyfiknąć w jakimś sensie, żeby zobaczyć w tym biblijnym sensie, bo to otwiera trochę oczy. Ja przyznam, że dociekanie w tym temacie było dla mnie bardzo odkrywcze i jest cały czas. Kwestia też, jak funkcjonować powinien Kościół, to jest od wielu, wielu wieków debata. Są bardzo różne modele, tak zwane modele eklezjologiczne i często nie mające nic wspólnego z nauczaniem Nowego Testamentu, dlatego warto to dobrze się temu przyjrzeć. Chociaż oczywiście dzisiejsze wykłady nie będą miały na celu powiedzieć, jak funkcjonuje Kościół według Nowego Testamentu, czy zgromadzenie wiernych według Nowego Testamentu, bo mieliśmy już takie wykłady. Marek miał cały cykl na ten temat. Mieliśmy wykłady Werna Petermana, który bardzo, bardzo szczegółowo, wnikliwie to omawiał, więc myślę, że osoby, które będą miały niedosyt po tym, co dzisiaj będzie powiedziane, będą mogły sięgnąć do innych kursów, które no, jest ich dużo i myślę, że to jest dosyć istotne, żeby w tym zamieszaniu, jakie w tym temacie panuje, mieć taki skrystalizowany, jasny punkt widzenia, taki, jaki jest nauczanie Nowego Testamentu. 1 Koryntian, 1 rozdział 1-2. Od tego tekstu chciałem zacząć, ponieważ
A chyba wszystkie interesujące nas terminy występują właśnie w tych wersetach. To jest Adelphos, to jest Ecclesia, Hegiasmenois, Hagios. To są te słowa greckie, które my tłumaczymy. Tutaj wytłuściłem to. To jest brat. Brat. Sostenes brat. Słowo brat to jest Adelphos. Nie? Kościołowi. Ecclesia. Który jest w skrócie poświęconym. Nie? Hegiasmenois. I świętym. Hagios. Święty to jest Hagios. I to są te określenia, jakie funkcjonowały wobec tych, którzy są uczniami Chrystusa. Słowo uczeń Chrystusa, zresztą za chwilę pokażę, jak dosyć specyficznie występuje w Nowym Testamencie, bo też było to dla mnie takie dosyć powtórzę się, odkrywcze, ale no tak przy okazji, jak już mówię o tym odkrywaniu, to myślę, że jest taka prawidłowość, że człowiek, który studiuje Biblię 20, 30, 40 lat, stale jest zaskakiwany odkrywaniem nowych rzeczy. Także jeśli nie masz coś takiego, to witaj w klubie. I to jest absolutnie bezcenna rzecz. Ponadczasowość Bożego Słowa, wielkość Bożego Słowa, potęga Bożego Słowa. Nie wiem, jakich jeszcze użyć określeń na to, co to Słowo robi z nami. I chwała Ci, Panie, za to, że to robi z nami. Bo to właśnie o to chodzi, żeby to Słowo nas mieliło, przemieniało stale i wciąż. Nie? I trzeba się poddawać na wpływ Bożego Słowa, które ma coś do powiedzenia o nas samych, jacy powinniśmy być. I rzeczywiście, mamy być braćmi, mamy być w zgromadzeniu Bożym, mamy być poświęceni, mamy być świętymi. To są te określenia, które funkcjonują. W zasadzie nie funkcjonuje termin chrześcijanin w Nowym Testamencie. Mówię w zasadzie, ponieważ są trzy wyjątki od reguły. Dwa wypadające z ust niechrześcijan, i jeden tylko w liście Piotra, który mówi, że jak ktoś cierpi jako chrześcijanin, no to chwała mu za to. Tak najogólniej ten tekst. Także termin chrześcijanin w Biblii w zasadzie nie występuje, z wyjątkiem tych trzech miejsc. I to też samo w sobie powinno dać do myślenia, że termin chrześcijanin współcześnie, zresztą w historii, jest no, najczęściej używanym w odniesieniu do uczniów Chrystusa. Właściwie nie do uczniów Chrystusa, do tych, którzy spotykają się. Witamy. Także słowo chrześcijanin, powtórzę, występuje tylko trzy razy, więc można powiedzieć, że w odniesieniu do ucznia Chrystusa no w zasadzie słowo chrześcijanin nie występuje, mimo że jest to słowo tak popularne współcześnie i w całej naszej historii. Tu jeszcze jeden tekst z 1 Koryntian, z końcówki tego listu, 16:20, który mówi: pozdrawiają was wszyscy bracia. Nie? To mi się przypomina wypowiedź Pana Jezusa, kiedy w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza dosyć mocno piętnował postawę uczonych w piśmie i faryzeuszy tamtych czasów, to zrobił taką dygresję, jak to ma być między wami. Wy nie pozwalajcie się nazywać, tak, bo wszyscy jesteście braćmi. A kto chce być wielki wśród was, niech będzie sługą. Wielkość w zgromadzeniu świętych polega na usługiwaniu. Im więcej służysz, tym jesteś większy. Takie trochę inny wzorzec wartości w stosunku do tego, co spotykamy wokół. Ale wspomniałem, że słowo uczeń Chrystusa ma dosyć ciekawe zastosowanie w Nowym Testamencie, bo występuje w zasadzie tylko, nawet chyba nie w zasadzie, tylko dosłownie, tylko w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich. Zrobiłem sobie wyszukiwanie słowa uczeń, matetes, i on występuje w sumie 254 razy. No, czasami dotyczy niekoniecznie ucznia Pana Jezusa, bo też uczniowie Jana są tak określani, uczniowie faryzeuszów, takie określenia też padają, ale większość z tych 254 występowań dotyczy naśladowców Pana Jezusa, tych, którzy byli przy Nim. Ale rzecz ciekawa, że to występuje tylko w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich. Po prostu od listu do Rzymian nie ma już słowa uczeń.
To jest obserwacja. Ja nie wyciągam z tego żadnych wniosków, natomiast to jest pewna obserwacja, która być może ma jakieś głębsze przełożenie. Być może niekoniecznie, ale mówię, dzielę się tym, co widać w Nowym Testamencie. Więcej w listach i Apokalipsie jest właśnie zgromadzenie świętych, braci, to będziemy występować, będzie występować więcej. Zwłaszcza może bracia, wydaje mi się, święci tak samo. To funkcjonuje dosyć zamiennie w stosunku do tych zgromadzonych, tych w eklezji pańskiej. Nie? I wspomniałem, że przeczytałem niedawno, w ogóle taka ciekawa książeczka, idźcie. Dobra nowina jest czasownikiem. To jest takie wezwanie do wielkiego posłannictwa, do tego, żeby to wielkie posłannictwo odświeżyć w swoim życiu. Ale jest tutaj ciekawe. Momencik, właśnie. Z wyjątkiem czterech, wszystkie pozostałe ze 115 wyrazów słowa Kościół w Nowym Testamencie, czyli jest 115 razy występuje ta eklezja, z wyjątkiem czterech zawsze odnoszą się do eklezji Chrystusa. W innych 108 tekstach słowa to odnosi się do szczególnego, lokalnego, widzialnego, umiejscowionego gdzieś na ziemi zgromadzenia. Eklezja, powtórzę, odnosi się do szczególnego, lokalnego, widzialnego, umiejscowionego gdzieś na ziemi zgromadzenia. Tak funkcjonuje słowo eklezja, mimo że w naszym myśleniu znajdujemy takie jakieś szersze, ale to też może być ciekawe, że dotyczy to lokalnej wspólnoty wierzących, fizycznie żyjącej w jakimś miejscu. Nie? To jest też, myślę, dosyć ważne. Krótko mówiąc, jeśli mówimy o tożsamości ucznia Chrystusa, to czymś naturalnym dla kogoś, kto staje się Bożym dzieckiem, naturalnym, kto staje się częścią ciała Chrystusa, jest funkcjonowanie w społeczności braterskiej. To jest coś naturalnego. Więc jak ktoś wnioskuje, postuluje, że uczeń Chrystusa może sobie tak solo żyć, niezależnie od innych, no to wydaje mi się, że bardzo rozmija się z nauczaniem Nowego Testamentu w tym zakresie. I tekst Pana Jezusa daje wam, podkreślam wam, komu wam? Gdybyśmy myśleli o chrześcijaństwie jako takim funkcjonowaniu solo, niezależnym od innych, to nie byłoby żadnego wam. Jeśli wam daje, czyli jest grupa, są ludzie, którzy są przy Jezusie i oni są tymi wy. Mówię, daję wam nowe przykazanie. Miłujcie się wzajemnie. Żeby to przykazanie mogło być realizowane, no musimy być razem, musi być społeczność. Miłujcie jedni drugich, tak jak ja was umiłowałem. To jest też istota nowego. Pamiętamy, że Pan Jezus w tym kontekście mówi, daję wam nowe przykazanie, chociaż przykazanie miłuj bliźniego jak siebie samego nie było wcale czymś nowym. Bo w prawie mojżeszowym, w Torze mieliśmy przykazanie miłuj bliźniego jak siebie samego. A pamiętacie, na czym polega nowość? Dlaczego jest mówi, że to jest nowe? To, co tutaj powiedzie, to jest nowe. Co nowego jest w tym przykazaniu? Miłuj bliźniego jak siebie samego, a tu... Miłuj tak, jak ja umiłowałem. To już nie jest jak siebie samego. To jest Chrystusowy wzorzec miłości. Wyższa półka, no dobrze powiedziane, nie? Nie miłuj jak siebie samego, tylko tak, jak ja mu miłowałem. Także jest to nowy rodzaj miłości, który Pan Jezus po prostu pokazał. A rolą ucznia, no właśnie, rolą ucznia to jest wstępowanie w te chrystusowe ślady. To jest dla mnie też piękny obraz. Tam mamy na tym obrazku, bardzo mi się podoba te stopy na piasku i że mamy wzór tych stóp i my w te stopy wstępujemy. Nie? I myślę, że miłość, no zresztą temat, który dzisiaj będzie, którym będzie zdominowane te dzisiejsze zajęcia, to będzie miłość.
bo to jest tak wielka rzecz w kontekście naszej tożsamości. Nie? Ale po kolei. Jeśli mówimy o funkcjonowaniu społeczności, to nie sposób nie mówić o darach. Darach, które są przejawami ducha. Po prostu jeśli mamy sobie nawzajem usługiwać, bo powiedziałem przed chwilą, to wynika z nauczania Pana Jezusa, że największy wśród was będzie sługą, trzeba służyć. Wielkość w społeczności świętych polega na usługiwaniu sobie nawzajem. I usługiwanie darem. Każdy otrzymał indywidualny dar czy dary, które są po to, żeby usługiwać. Jak ważne jest to, żeby te dary wykorzystać w taki właśnie sposób, to ilustrują przypowieści Pana Jezusa. Pamiętamy przypowieść o talentach. Zostali ludzie obdarowani. Jeden więcej, drugi mniej. To nie jest tak, że każdy jest jednakowo obdarowany, ale każdy jest obdarowywany. I jak został oceniony człowiek, który miał jeden talent i go zakopał? No, konsekwencje tragiczne. Te cztery przypowieści, które tam są obok siebie, one mają konsekwencje wieczne. Tam są konsekwencje wieczne. Nie? Więc okazuje się, że posiadanie daru i korzystanie z daru, no to jest jakiś... Grzech zaniechania. No, nie, rzeczywiście, bo grzech zaniechania jest wielkim grzechem. Nie? Biblia nie mówi o tym, że grzechem jest tylko zły czyn, ale brak czynu dobrego to też jest grzech, grzech zaniechania właśnie. Więc wracając do tych darów, po to są dary, żeby usługiwać. Nie? I czasami właśnie bywa problem z rozpoznaniem daru, ale też nie chcę o tym dzisiaj zbyt wiele mówić, ale stawiam to za fakt. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli zostałeś powołany, autentycznie odrodzony, jesteś autentycznie kształtowany Bożym Słowem, tak jak Pan Jezus mówi, że będzie czyścił swój Kościół kąpielą wodną przez Słowo, to jest element uświęcenia, jakiegoś wzrastania. To o tym mówiłem poprzednim razem. Więc jeśli to się zadziało, i się dzieje w procesie uświęcenia, to nie ma możliwości, żeby ktoś nie miał daru, którym powinien usługiwać. Jeśli ktoś mówi, że nie ma daru, który mógłby usługiwać, to znaczy ja mam wątpliwość, czy w ogóle jest chrześcijaninem. Nie, po prostu nie odkrył go jeszcze. Oby tak właśnie było. Natomiast chcę powiedzieć, że jestem w społeczności, jesteś w społeczności, po to, by służyć darem, który masz. Jeśli myślisz inaczej, to masz problem. Albo masz jakiś upadek, jakieś inne rzeczy, to trzeba w tych kategoriach na to patrzeć. Nie, że mój dar jest taki mało istotny. Dary mogą być bardzo skromne, ale mają potężne znaczenie. Stawiam to sprawę dosyć radykalnie, ale ja mam takie przekonanie, że to biblijne chrześcijaństwo albo jest radykalne, albo nie ma go wcale. Co znaczy wezwanie Pana Jezusa? Czy ono nie jest radykalne, jeśli nie masz w nienawiści ojca i matki, nie jesteś mnie godzien? Oczywiście rozumiemy ten semityzm, o co tam chodzi w tym sformułowaniu, ale to jest radykalne wezwanie. I to powołanie nasze rodzi pewne konsekwencje, no, radykalne skutki. Jakkolwiek to może nam brzmieć. Ale przejdźmy do tych darów, które są opisywane w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, ponieważ chciałbym krótko przejść przez te dary. I to są, w Nowym Testamencie mamy kilka miejsc, w których są takie listy różnych darów. One się różnią między sobą. Raz lista jest szersza, raz mniejsza. Krótsze są i dłuższe. W każdym razie one ilustrują, że są te dary, rozmaite dary po to, żeby sobie wzajemnie usługiwać. Jest mowa mądrości. Ktoś ma dar mowy mądrości. I znamy brata z darem mowy mądrości, mamy jakiś problem, dzwonimy i oczekujemy, że nam pomoże w takim czy innym problemie. Nie? Oczekujemy, że ktoś, kto ma mowę mądrości, będzie nauczycielem zboże.
Jak ktoś nie ma tego daru, to niekoniecznie powinien być nauczycielem. To tak na marginesie mówiąc. Mowa wiedzy. Rozróżniona wiedza od mądrości. Potrafiliby się tak krótko określić różnicę między wiedzą a mądrością? Wiedza to, taka akademicka wiedza, zdobyta teoria, a mądrość to wiedza plus umiejętność wykorzystania tej wiedzy. No wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, nie? Człowiek mądry to, to jest człowiek czynu, a człowiek pełen wiedzy niekoniecznie musi to się wiązać z czynem. Jest informacja, jest wiedza konieczna, do mądrości wiedza jest potrzebna. To tak powiedzmy sobie, że to nie da się jedno od drugiego, one są dosyć blisko siebie, ale wydaje mi się, że zresztą idea, jaką spotkamy w Księdze Przysłów, tam gdzie mądrość jest bardzo mocno akcentowana, to ona się wyraża w takim rzeczywiście praktycznym działaniu. Jest wiara. No, to jest też ciekawe, że w tym zestawie darów jest wiara. Ale pytanie, to znaczy, że wiarą są tylko niektórzy obdarowani? Dlaczego to jest wiara jako szczególny dar, a nie, że bez, jak mówi Hebrajczyków 11:6, bez wiary się nie można podobać Bogu w ogóle, nie? Więc wiara to musi być absolutnie obecna u każdego wierzącego. Być może chodzi o takiego człowieka, który w tym względzie daje dobry przykład i już tyle przeszedł na sobie, doświadczył, że nigdy się nie zawiedzie, że potrafi innych zagrzać do tego, żeby do ostatniego momentu wierzyli, bo wiarę można łatwo stracić, a to jest ktoś taki, kto już tyle przeszedł, że już jedno zakłada, że Pan nas nigdy nie zostawi. I on w tym względzie może też innych zagrzewać do tej wiary. Nazywamy się takim ogniskiem wiary. Mhm. Czyli jest to jakaś wiara, która jest udziałem wszystkich, to jednak jest ktoś obdarowany wiarą, która jakoś wyróżnia się, nie? Jakoś wyróżnia się. I myślę, że znaleźlibyśmy sporo przykładów, to, że jest, wszyscy wierzymy, ale są ludzie obdarowani wiarą, bo podejmują takie decyzje, takie działania, że wielu innym by to w ogóle nie przyszło na myśl, nie? I to nie chcę już mówić o detalach, szczegółach, bo myślę, że jak szukamy w głowie, w pamięci takich postaw, to pewnie znajdziemy. Ale chcę zrobić tu małą dygresję do ewangelizacji, bo zauważam, że jest wielki nakaz misyjny naszego Pana. I ktoś mówi, ja nie jestem ewangelizatorem, ja nie mam daru ewangelizowania, więc to mnie nie dotyczy. Jest podobnie, jest dar ewangelisty, jest ewangelista, ale to nie znaczy, że tylko ewangelista ma ewangelizować. Tak jak jest dar wiary, ale to nie znaczy, że tylko ktoś, kto ma dar wiary, jest wierzący. Rozumiemy to zastosowanie. Mądrości może być podobnie. No tak. Mądrzy mamy być wszyscy, wiedzę mamy mieć wszyscy, no to z tymi rzeczami, ale chodzi o to, żeby nie myśleć sobie, a dlaczego o tym wspominam w kontekście ewangelizacji, ponieważ spotykam takie stwierdzenie na usprawiedliwienie własnego lenistwa. Ja nie jestem ewangelizatorem, nie sobie inni. Będę się modlił o to, żeby ewangeliści byli wysyłani, misjonarze byli wysyłani, żeby działali, ale to jest nie dla mnie. Nie? Także to jest dosyć istotne, żeby rozumieć to głębiej. Ja myślę, że temat wielkiego posłannictwa to będzie na inny czas, żeby to szczegółowiej omówić. Jest dar uzdrawiania. Następny. Dar cudów, dosłownie dzieła mocy. Dosłownie dzieła mocy. Proroctwo. Rozróżnianie duchów. Niektóre. Na ile nas dotyczą te niektóre dary? To jest... Nie chciałbym w to dzisiaj wchodzić. Absolutnie nie chcę w to wchodzić. Bo jest w tym temacie. Jakby to powiedzieć, różne opinie na ten temat. Ja stoję na stanowisku, Bóg jest suwerenny.
robi co chce, kiedy chce, z kim chce, jak chce i nam nic do tego. Działa tak, jak chce. Tak. Więc to, co zakłada w samej rzeczy, że nie konkretnie w taki sam sposób. Jak chce. Ja zostawiam Bogu, powiedzmy, jako suwerenowi mojemu, niech działa jak chce, ja się temu działaniu chcę poddać, maksymalnie, jak to jest tylko możliwe. Różne języki, tłumaczenie języków, to jeszcze nawiążemy nieco. Jak jest powiedziane, jaki jest przebieg zgromadzenia w pierwszym Koryntian, no to jak ma być, jak ktoś mówi językami, to musi być ten, który tłumaczy. Jak nie ma tego tłumacza, to niech zamilknie. Nie? To tak a propos współczesnej praktyki mówienia językami, że często jest tak, że są ludzie mówiący językami, ale nie ma nikogo, kto tłumaczy. Nie wchodzę w to. Nie. W każdym razie Biblia mówi, że jak ktoś mówi językiem, to ma ktoś to tłumaczy. Jak nie ma tłumacza, no to temat nie powinien zaistnieć w społeczności świętych. Ale znajdziesz też takie środowisko w Wisie, na przykład jest taki zbór, gdzie twierdzą, że tłumaczą. Nie? Ktoś coś tam mówi, jakieś słowa, takie pozorujące jakiś język, no i kto inny wstaje i mówi, tak mówi Pan i tak dalej. Nie? No także... Okej. Okay. Mówię, to są tematy, na które byśmy mogli spędzić resztę dzisiaj czasu i tylko o tym, a nie chciałbym, bo nie jest to sama esencja, istota tego, kim jesteśmy jako ci, którzy są częścią Eklezji Pana. To okazuje się, że my czasami toczymy spory o zupełnie marginalne rzeczy, a fundament kompletnie leży. I w tym samym liście do Koryntian, 12 rozdziale, jest raz wymienione są te dary, a nieco dalej są obdarowani, pokazani. Czyli tak to jest w jednym kontekście, bo są apostołowie. Słowo, no właśnie, to na tym warto się chwilę zatrzymać, bo pojawiają się, jest nawet kościół nowoapostolski tak zwany, który ma swoich apostołów, którzy mają rangę taką samą jak apostołowie Chrystusa. Więc wydaje mi się, że nadużycie 12 apostołów Baranka jest tym zbudowanym na tym kamieniu węgielnym, którym jest Pan Jezus. Natomiast nie oznacza to, że słowo apostoł nie ma innego zastosowania, także w Nowym Testamencie. Ponieważ w Nowym Testamencie został nazwany apostołem na przykład Barnaba, i Jakub, nie? Jeśli dobrze pamiętam, Jakub też. W każdym razie, gdybyśmy ten sens tego apostolstwa zrozumieli, to dzisiaj taką funkcję jakoś misjonarze pełnią. Nie mają władzy zwierzchnictwa. Ale nie. Ja nie mówię, jakim był apostołem Barnaba, nie? W stosunku do Piotra. No, różnica do prawdy jest niewielka. Moim zdaniem 15 rozdział tegoż samego pierwszego listu do Koryntian to określa. Jest mowa o Panu Jezusie, który ukazał się Kefasowi, potem uwaga 12, nie 11, 12, chociaż nie było już Judasza, więc kto był tym 12, to jest pytanie dobre. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, tu jest mowa o Jakubie, bracie pańskim. Następnie, uwaga, wszystkim apostołom. Wszystkim. A po wszystkich Pawłowi jako poronionemu Bogu. Także nie ma cienia wątpliwości, jeśli ktoś twierdzi, że jest apostołem, powinien żyć w tym czasie, w którym Pan Jezus się ukazał wszystkim apostołom. Po prostu to jest zupełnie inna kategoria. Mamy służbę zbliżoną do apostolskiej, ale apostolskiej nie. No więc apostolstwo w takim sensie praktycznym, że tak powiem, nie tego autorytetu, o którym mówisz, tak. To jest służba misjonarzy, którzy zakładają zbory, wędrują, są posłanymi przez Pana. Nie, natomiast ja też jestem zwolennikiem, żeby słowa apostoł nie używać współcześnie, ponieważ no, mogłoby się to wiązać, delikatnie mówiąc, to jest tak, przepraszam, to jest tak samo jak anioł. Ale poczekaj, jak anioł. Mamy słowo angelos w Nowym Testamencie, nie? I nam się wydaje, że to dotyczy postaci niebiańskich, które to jest taka kategoria stworzeń bożych, nie?
A słowo angelos to dotyczy też ludzi, którzy są posyłani do czegoś. Nie? Więc chodzi o to, że jest jakieś zastosowanie jedno do danego słowa, ale też takie bardziej powszechne, pospolite, zwyczajne, bym powiedział, nie mające jakiegoś takiego sensu jak w przypadku aniołów. I tu myślę, że jest dosyć podobnie. Ja bym nie chciał z tym dyskutować, bo mam za mało czasu, przepraszam. To jest tylko dygresja, a temat jest zbyt... ten fundament, na który chcę dzisiaj położyć nacisk, jest zbyt ważny, żeby się teraz rozdrabniać na terminy, na znaczenie słów, więc tu odsyłam do innych rzeczy. No i wiem, że jest ważne, tylko musiałbym poświęcić 3 wykłady na ten temat. Sorry. Jest dużo rzeczy ważnych, które dzisiaj chcę tylko zasygnalizować, a o których jak ktoś chce poszerzyć, pogłębić, no to po prostu zapraszam. Sorry, nie mogę więcej. Jest prorok i nauczyciel. Znowu o służbie prorockiej moglibyśmy też dużo, dużo mówić i też znaleźlibyśmy sporo rzeczy, które niekoniecznie powinny mieć miejsce współcześnie. Są nauczyciele czyniący cuda. No też ciekawe, tu jest nauczyciel, tam była mowa wiedzy, mowa mądrości, nie? To tu się skupia w jakimś człowieku. Zdziwu, proszę cię, weź odbierz, to jest Janek Wolny. Mających dar uzdrawiania. Dar niesienia pomocy. Bo właśnie przy tych darach bym chciał się troszeczkę właśnie zatrzymać, bo zazwyczaj dyskutujemy o darze języków, darze prorokowania i tak dalej. Wokół tego toczą się debaty. Natomiast mający dar niesienia pomocy. Czujecie, jaki to jest piękny dar? Dar niesienia pomocy. Tam jest takie słowo. Antilempsis dosłownie. Wspomożenie, pomoc. Wspomożenie, pomoc. Pomagać komuś, ujmować się za kimś, pojmować, rozumieć coś, mieć udział, uczestniczyć. To jest taka, wydaje mi się, szeroko rozumiana empatia. Wczuwanie się w cudze położenie i pragnienie mu pomóc. Uważam, że to jest absolutnie bezcenny dar społeczności świętych, potrzebny jak lekarstwo. Czy potraficie przypomnieć sobie sytuację, kiedy doznaliśmy usługi kogoś takiego, kto ma taki dar? Nie? I odczuwamy, jaka to jest błogość w sercu, kiedy my rozkołatani, załamani, zdruzgotani, mamy spotkanie z tak obdarowanym i nagle jakiś Boży pokój spływa. Jakieś przez 2 słowa, odpowiednie słowa w odpowiednim czasie, dzieje się naprawdę coś cudownego. I to jest, myślę, że dar, powinien być bardzo powszechny. To by połączył z tym właśnie człowiekiem wiary, ten dar wiary. No właśnie. No właśnie. Wszyscy powinni służyć, nie? Ale niektórzy znowu tutaj są trochę... Tak, mają taki ten dar jakoś tak szczególnie wyeksponowany, nie? Więc to także to znowu pokazuje, że te dary, nie, wszystkie dary powinny być w jakimś sensie obecne w każdym, ale niektóre jakoś tak szczególnie wyeksponowane. Nie? I ten, no dla mnie to jest piękny dar. Jak myślisz sobie, że nie masz daru. Nie masz daru, żeby powiedzieć komuś ciepłe słowo, żeby go pokrzepić, zachęcić. Być może nie myślałeś o tym, być może nie myślałeś o tym w kategorii daru. Bo to się takie normalne się to wydaje, takie nic. Nie? To jest właśnie, żeby umieć rozpoznać dar. I jeśli rzeczywiście, jak masz spotkanie z bratem, siostrą, rozmawiasz, jaki dajesz wpływ na jego, nie? To jest dla mnie, dlatego mówię, nad tym się chcę zatrzymać, Marek, przepraszam, bo uważam, że to jest coś absolutnie bezcennego i co buduje społeczność bardzo. Czasem jest tak, że powiemy 3-4 zdania, my o tym nie wiemy, a komuś wywrócimy życie w tym pozytywnym sensie. Dokładnie. A tego nie wiemy. No dokładnie. No, tak.
Nie, no, czasami jeśli wywróci, znaczy w pozytywnym, to mi się wydaje, w tym kontekście musi być zawsze, chociaż ten, który jest tą radą obdarzony, może myśleć inaczej. Bo to, że ktoś będzie miał do góry nogami w życie i pokomplikuje mu się, więcej kłopotów, więcej problemów, nie znaczy, że to jest coś złego. Bo to może być kierunek do wyprostowania rzeczy istotnych, a nie przyklepywania rzeczy, które powinny być ruszone. No. Także to ma na pewno wiele, wiele płaszczyzn. Także, kochani, dar wspomagania, pomagania, pokrzepiania, budowania. To jest piękny dar. No i teraz też dar, na który się mało zwraca uwagę, jest dar rządzenia, kierowania. No i tu jest takie słowo właśnie kybernesis. I też chciałbym przy tym słowie się trochę zatrzymać. I przeczytajmy dwa teksty. Dzieje Apostolskie 27:11 i Apokalipsa 18:17. Bo występuje w tych dwóch słowach może nie czasownik, tylko rzeczownik, jeśli dobrze pamiętam. Tam jest rzeczownik od tego słowa, bo to jest ktoś ma dar rządzenia, a czasownik to jest rządzący, byśmy powiedzieli w tym przypadku, nie? Czy ten kierownik, no, a tam jest określenie sternik, tak? Tam mamy sternik. Poczytajmy te dwa teksty. 27:11. Kto może to głośno przeczytać? Bardzo proszę. Sternik uważał raczej, zważał raczej na sternika i właściciela statku, niż na to, co Paweł mówił. Czyli sternik to jest rzeczownik od słowa dar kierowania. Oddał kierowcę, to jest rzeczownik, to jest sternik. Czujemy, jaką rolę sternik pełni? Kierujący, tak? No. Kierujący. No. Kierować kierujący. Tak. I tu jest statek i on za sterem. Patrzcie, jaka odpowiedzialność, ile od niego zależy. Nie? I w kontekście społeczności, gdyby przyrównać społeczność do statku, to ktoś tak obdarowany, no samym statkiem może gdzieś kierować. Nie? Także to jest odpowiedzialność duża. I Apokalipsa 18:17. Mówimy o roli, o no nie, no wielkiej wadze sternika. Apokalipsa? Bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo. Każdy sternik, każdy żeglarz płynący opodal, marynarze i wszyscy żyjący z pracy na morzu przystanęli z dala. Aha. I tam są o tych sternikach. To jest to samo słowo. Ja chcę pokazać, jak funkcjonuje to słowo, zarówno w formie czasownikowej, czy imię słowu i rzeczownika. Ale teraz okazuje się, że tutaj mówię, że w Septuagincie występuje to słowo kilka razy. I no zobaczmy. I tutaj nie każdy przekład oddaje akurat dobrze sens, ale są trzy teksty w Księdze Przysłów, w którym w Septuagincie występuje dokładnie to samo słowo. To jest 1:5, 11:14 i 24:6. I tu mam trzy cytaty z różnych przekładów, ale umiejętne kierownictwo, tutaj to oddano. Mądry posłucha i przyjmuje więcej pouczeń, a kto się odznacza zrozumieniem, ten zapewnia sobie umiejętne kierownictwo. Następny tekst, 11:14. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. I 24:6, bo dzięki umiejętnemu kierownictwu przeprowadzisz wojnę, a w mnóstwie doradców jest wybawienie. Nie? Czyli podobny sens, ale to jest w kontekście tego samego słowa, które jest użyte do tego, który ma dar rządzenia, dar kierowania. Czyli jest potrzebny w zborze dar, który no, będzie miał dosyć duży wpływ na to, jak funkcjonujemy jako lokalna społeczność świętych. No dar języków, o którym żeśmy wspominali już. I to na razie wszystko z tej wyliczanki. Są jeszcze inne wersety, które mają podobne zestawienie tych darów. Ja przytoczę jeszcze tylko dwa. Z listu do Rzymian, 12 rozdział 6-8. Efezjan 4:11. Mamy zaś stosownie do udzielonej nam łaski różne dary łaski. Czy to proroctwo proporcjonalnie do wiary, czy to służbę,
służbie. Gdy ktoś naucza, w nauczaniu. Gdy ktoś zachęca, w zachęcaniu. Znowu jest to zachęcanie nieco inaczej ujęte niż przed chwilą. Ale to jest też dar zachęcania. To jest też dar niezwykle użyteczny. Kto rozdaje, to z hojnością. Kto przewodzi, z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to ochoczo. I Efezjan. On, Chrystus, ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, czyli pasący trzodę nauczyciele. Nie? Słowo pasterz jest raz tylko w tym miejscu takim rzeczownikowym sformułowaniem odniesionym do kogoś w społeczności. Ja myślę, że warto powiedzieć, że pasterz i nauczyciel, tam konstrukcja zdania mówi, że chodzi o jedną osobę. Tak. Pasterz, nauczyciel. Tak, pasący nauczyciel albo nauczający pasterz. Dokładnie. Taki jest sens tego zestawienia obok siebie. No, nie widzę ja osobiście w tym żadnego tytularnego sformułowania. Dobrze, teraz chciałbym jeszcze przed przerwą zwrócić uwagę na końcówkę 12 rozdziału 1 Koryntian i początek 14, bo one są w pewnej paraleli między sobą i końcówka 12 rozdziału jest jakby kontynuowana w początku 14. Pomiędzy nimi, może już całość pokażę, pomiędzy nimi jest rozdział 13. Rozdział 13, który tak jak gdyby rozdziela ten wątek w tym miejscu. A rozdziałem 13 zajmiemy się szczegółowo po przerwie, bo uważam, że rozdział 13 jest najważniejszy do tego, żeby się zwracać uwagę. Jeśli mówię, że coś jest ważne, to jest ważne, co to jest w 13 rozdziale, bo bez tego, co jest w 13 rozdziale, wszystko inne może nie mieć absolutnie żadnego znaczenia. I dosłownie jest takie przesłanie od Pawła z 13 rozdziału 1 Koryntian. Ale co się dzieje pod koniec 12? Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami? No mówi, że nie, no mamy rozróżnienie między tymi darami. Czy wszyscy mają dar łaski uzdrowień, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy wykładają? Gorąco zaś pragnijcie większych darów łaski. A ja wam przy tym wskażę drogą dużo lepszą. Ja mam obok próbę mojego przekładu tych słów, bo dla mnie niewiele mówi. Wskażę wam drogę lepszą. Szukajcie większych darów. Co to jest większy dar? No, według tego samego tekstu ustanowił po pierwsze apostołów, po drugie proroków, tak? Okej, okay. Ale myślę, że ten 14 rozdział. 14 rozdział dopowie. Natomiast to tych darów większych śledziłem dokładnie słowo w różnych słownikach, jakie miałem dostępne. I różne odcienie znaczeniowe badałem tego słowa i wydaje mi się, że w tym kontekście słowo większe, bardziej użyteczne, może być trafniejszym przekładem. Zgadzam się. Bardziej użyteczne. No i teraz, a ja wam wskażę drogę lepszą. To znowu lepsza, gorsza droga. I to słowo również starałem się prześwietlić. Więc obfitsza droga. Tam wydaje mi się, że słowo obfitsza droga no, daje taki bliższy sens. A jak to uzupełnia właśnie początek 14 rozdziału? Zabiegajcie o miłość, gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, aby prorokować. Najbardziej tego, aby prorokować. Czyli dary, jak tu mówi o darach lepszych, to Paweł wymienia to dar prorokowania. I teraz tłumaczy, dlaczego tak uważa. Bo kto mówi językami, mówi nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt bowiem nie słucha, gdyż w duchu wypowiada tajemnicę. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęty, pociechy. Kto mówi językiem, buduje siebie, a kto prorokuje, buduje Kościół. Dary bardziej użyteczne, które budują Kościół, które są dla zbudowania, zachęty, pociechy. I myślę, że o tych darach, większych darach, czy bardziej użytecznych mówi. Te, które rzeczywiście praktycznie służą Kościołowi, a nie są zawężone do jakiegoś bardzo wąskiego grona tych, którzy korzystają z jakichś
darów mniej użytecznych. Za chwilę będzie przerwa, to możemy o tym jeszcze podyskutować. Podsumowując, staramy się o dary łaski bardziej użyteczne, a to słowo starajcie się, to pokazuje też pewną postawę naszą, że jeśli mają, bo kto to jest człowiek, który się stara albo zabiega, tam jest jeszcze oddane, wrócę na chwilkę, gorąco pragnijcie. Nie? Więc pragnienie daru i w kontekście usługiwania jest jak najbardziej cenną postawą, którą powinniśmy mieć. Tak sobie wyobrażam, że człowiek, który jest częścią społeczności Zgromadzenia Pańskiego, to on myśli, co może zrobić, jak może zrobić, żeby pokrzepić, zbudować, zachęcić, zagrzać. To jest pochłonięty tą myślą. I to jest dla mnie piękna idea. Bo można być pochłoniętym myślą, żeby narzekać, żeby mieć inne problemy wyłuskiwać, jak to źle i niedobrze, nie? Także to jest, myślę, dosyć ważne, żeby myśleć w kontekście nas, jako tych, którzy mają dążyć do tych darów bardziej praktycznych, użytecznych, do zachęcania, budowania, pokrzepiania i tak dalej. Filipian, drugi rozdział, pierwsze wersety, no, pokazuje tą postawę, wydaje mi się, też bardzo wyraźnie. Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Nic nie czyńcie z kłótliwości i z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale o to, co innych. Niech będzie was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. I dalej, jeden z piękniejszych fragmentów o Chrystusie w całym Nowym Testamencie, który był w postaci Bożej, uniżył się. Nie? Mamy tak cudowny wzór, żeby tak traktować siebie nawzajem w społeczności. W 12 rozdziale, w 7 wersecie jest bardzo ważny tekst, którego chcemy zakończyć tą część przed przerwą. Każdemu natomiast dawany jest przejaw ducha dla wspólnej korzyści. To są trzy ważne kwestie w tym wersecie. Po pierwsze, każdemu. Tym wersetem chcemy się wytłumaczyć z tego, co powiedziałem wcześniej, że jak ktoś mówi, że nie ma, to znaczy, że nie jest w tej społeczności. Bo jeśli Biblia mówi, że każdemu, to jak ktoś mówi, że nie, no to tutaj nie jest twoje miejsce. Jeśli ty nie masz żadnego daru, no to znaczy, że to nie jest twoje miejsce. Oczywiście pomijam sytuację, kiedy ktoś nie jest świadomy tego daru, albo jest obdarowany i służy, a nawet nie wie o tym, że to robi, bo czasem i tak się dzieje. Nie mówię o takich sytuacjach, tylko mówię, że ktoś permanentnie jest tylko odbiorcą posług religijnych świadczonych w niedzielny poranek. Sorry za sarkazm, którego użyłem w tej chwili, ale niestety bardzo często chrześcijaństwo sprowadza się do korzystania z posług religijnych w niedzielny poranek podczas nabożeństwa. To jest smutne, ale niestety bywa tak. I teraz podsumowując kilka rzeczy. Masz swoją rolę do spełnienia w organizmie. Jesteś po to w Kościele, żeby służyć. Każdy z nas. Jesteś potrzebny. To jest też ważna rzecz. Bóg tak obdarowuje lokalną społeczność, żeby ona służyła, była aktualnie potrzebna w tym czasie i w tym miejscu. Jeden członek chory, czyli nie pełni swojej funkcji z różnych powodów, to choruje całe ciało. To też ta idea z ciała jest zawarta. Czy wiesz, jaka jest twoja rola w ciele Chrystusa? Myślę, że jeśli nie wiesz, to trzeba się o to modlić gorąco. Jestem przekonany, że Bóg udzieli takiej odpowiedzi, tak jednoznacznej, tak mocnej, że będziemy mogli być rozradowanymi tymi sługami, którzy służą sobie nawzajem.
kilka minut przerwy.